Tararara. Kolejny wspaniały dzień w mieście Lego City. No, a nasz policjant Krzysiek wsiada do swojego Lamborghini Diablo i jedzie na przejażdżkę. Ale co to? Na pobocznej drodze w mieście jakiś wielki kontenerowiec. Nasz policjant Krzysiek podchodzi. Co? Kontenerowiec? Okej. Mały jakiś. To smoking? Okej, wsiądę sobie do niego. Popływam sobie. Zaraz! Co to? Nie, to my. Chyba przed chwilą wyszła trochę lepiej. A popływam na sobie. Co to nie mi? To nie my. Kabum. Nie jestem. A tak na poważnie. O, przepraszam cię. Krzysiu. Teraz poznaję funkcję tego auta. Oczywiście klila właśnie. Jaka jest. Tak, ale jeszcze... Tak, a tak w ogóle, w tym odcinku będziemy niszczyć statki. I co, podobał wam się wstęp? Mam tutaj napakowane dużo statków. I to jest nowa seria z tym stowaniem rzeczy. Dlaczego mnie tam nie przyniosło? O, pewnie jeden widz będzie się czepiać, że to... Filius Fuk, dlaczego ty nie idzie na piechotę? Bo w sumie to byłby dobry pomysł, bo by było więcej reklam. Dzisiaj było ostatnie, dobra. No, ostatnio sobie trochę pobierałem tych statków. No i tak to robię. Całkiem duże. Uwaga. Pogoda w mieście. W mieście Lego City. Dzisiaj jest sugerowany spadek FPS-ów. Czyżby? No. Jak to idealnie się wbiło. I po pierwsze, no zdecydowanie to nie powinniście na ulicy. I teraz jest ta gwóźdka. Co, jak ten statek tak tonie? Aż stop, powered time. Co to za dziób? Dobra, bo ja chcę statek z takim wyoszczonym dziobem, ale też duże. Może być problem. A tak pał. No, to są moje projekty. Chyba oba nieudane. He, no tak. Wiem, że on ma kółka i może jeździć. Bum. Spadek FPS-u. Ja kurczę. Czy tam coś wybuchło? No, raczej wybuchło, sugerując po dźwięku.
Okej. O! Tak, oho! Spadek FPS-ów. Załóżmy, że ten rów to jezioro, w którym jakimś cudem pojawiły się duże statki. O nie, to był chyba jednak zły pomysł. A nie, dobry. No, tak. Dobry pomysłem jest spuszczenie Bismarcka w środek jazdy. Ktoś się pyta, co to jest Bismarck? Proszę nie mylić z kanapką w maku w Bismarck. A nie, przepraszam. Pewnie twórcy KFC mnie teraz zlinczują. Tych statków nie biorę. Prostego powodu. Są za duże. No, Disney Wish. Ten statek jest fajny. 2000 lat później. O! Dlaczego jak sprawdzę te statki, nie ma spadku FPS-ów? Zobaczmy. Oje. No, troszeczkę źle go zrespawnowałem. Teraz o to będzie niezłe. A nie. Bo ten... Oj, przepraszam. Oj, coś się... Teraz opowiem wam, co mnie wzięło do nagrania tego filmu. Wchodzę sobie na statystyki mojego kanału, a tu patrzę. Od 2 miesięcy 0% oglądalności. O nie. Więc 5 minut później postanowię nagrać ten film. Więc ten film był tak naprawdę pomysłem na szybko. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, co nagrać. A teraz wam powiem sekret. Bo Minecraft mi się troszeczkę zepsuł. Dlaczego nie mogę go odblokować? Oczywiście mam 2 Minecrafty. Oczywiście odcinki z pierwszej przygody będą jeszcze się pojawiać, bo niektórzy się pewnie martwili, że to koniec. Nie! Już nie. Za niedługo pierwsza przygoda wróci. Lepiej sobie włączę good mode. A może przeniesiemy się na workshop na lotnisku? No w sumie to dobry pomysł, bo tutaj będą już naprawdę wielkie obiekty. Co ja robię? Jaki statek by tu wybrać? Ten to były te Queen Mary przerobione. Nie mogę ich odpalić. Ten szwedzki... fajny. Zajść pod pokład. O, jakie armaty. Nie, to jest mniejszy nawet od tego pierwszego statku, ale chciałbym zobaczyć, jak to się niszczy. Wiem, że tam miałem czarną perłę, ale... Kraken. Sandy. Shores. What? Da. What da? Dobrze, teraz większość osób to, co teraz robię, zainteresuje. Tak. Mam dużo wersji Titaników. Ta jest taka sobie. Ale jest
duża. Nie ma podstawy. I jest w sumie nawet fajna. Ten napis mi się najbardziej w niej podoba. Mówię, że na tamtym małym workshopie to by się nie zmieściło. Proszę, zatkajcie teraz już. Uwaga, sugerowany jest bla bla bla, spadek FPS-ów, standardowe ostrzeżenie. O nie, jak ja to zrzuciłem. No nie. O! Ja. Nie muszę to jeszcze raz zobaczyć. Tutaj pociąg w ogóle jest, a tutaj Titanic za tobą. Teraz to było takie słabe. Aczkolwiek statek fajnie spadł. Przepraszam za te lagi, ale konstrukcja duża. Poza tym ona zderza się o ziemię. Britannic teraz. Ale to miał być Titanic, a nie Britannic. Okej, 9 minut. Standardowe narzekanie wyjazda, w ogóle na czas. Muszę nagrać więcej, to nie będę miał tak. Uho. No to znowu było troszeczkę łapy. Już kilka minut to samo robię, ale w ogóle dzisiaj jest niedziela, w poniedziałek pojawi się ten odcinek. Dlaczego? Bo jest bardzo późno. Jest bardzo późno. O nie. Znowu Britannic. Pewnie mój głos wychodzi dziwnie na filmie. Teraz Titanic. Proszę, tak minimalnie. No dobra. Bardzo. Pora, myślę, że już zmienić statek. A przynajmniej na innego kitek. No. No. A za to jest 13 minuta filmu. To przejdziemy na... Ten samolot co prawda nie był rolą główną w jednym odcinku, ale teraz będzie. Wiem, czekacie na to cały czas, ale to będzie inny odcinek. No to nie spoglądajcie. A. 300. No. Ten 320 był bardzo ładny. I on fajnie spada. Okej. Mam słabą podstawkę. Za nisko, zdecydowanie. Zdecydowanie za nisko. Wow, jak ten czas szybko leci. Ledwo było rozpoczęcie 13, a już jest 14. To jednak nie będzie nad miastem. Ale jedna z kamer mi się bardzo podoba. Czy jestem tak w stronę kamer? No dawaj tu win. I mogę zrobić coś takiego. Mogę zwolnić. Oj, to będzie pięknie. Aż podpalę je kamerę. Będę ją aż trzy. Jest 100 na godzinę. I autoflight też się włączył. To wygląda naprawdę świetnie. Wow. Ten Airbus za chwilę wyląduje. Hmm,
Może pojawi się teraz jakaś reklama, jak to będę oglądał. A raczej wy będziecie oglądać. I... Co się z tym stało? Jak on wylądował? Dobra, muszę teraz... Przepraszam, że się teraz dam kamerę, ale muszę tylko zwolnić. Jednak tego nie słyszeliście, ale coś mi spadło. Okej, teraz zostawimy kamerę. Ej, ale świetnie wylądował. Nie? Teraz zobaczymy. O jasne. Brawo. Brawo. Brawo, brawo. Co się dzieje? I wyprostować szybko lot. Kamera. I teraz fajnie, maksymalnie księga. Ja chyba lecę na lot. Nie, ja lecę za lot. To evacuated. 80 lecę. 90. To bardzo mało na samolot. 16 minuta. I to moje słynne narzekanie na czas. O-o. Flaps może. Ej, nawet nieźle. Nic. Nieźle, nic. Nie wybuchło. Dobra. Może teraz znowu statki, tylko że szybkie, bo mamy mały czasu. No zobaczcie, jak kliknę to Queen Mary. To nic. Będzie niezłe. Następny odcinek będzie też z Brigrix. Powiem wam, z czego... Bo pobrałem sobie takie fajne metro. I jeżeli ustawi się dwa pociągi, to zawsze jest taka mała dróżka, żebym i ten pociąg może to paść i zniszczyć ten. To bardzo satysfakcjonująco wygląda. 2 minuty, 3 minuty. To wy popatrzcie, jak pociąg spada. Jak też to wygląda. Zrobię po tym filmie ankietę, czy byście chcieli zobaczyć odcinek oparty na samolotach z bitwy o Anglię. Tak, bo mam prawie wszystkie oprócz Messerschmitta. To w tym odcinku wyjaśnię, o co chodzi z tym Messerschmittem. Jak to pięknie się rozłączyło. Dobra. Teraz szybko. Prawie na spicie. Bierzemy... MC. McDonalda rzucimy. O! O nie. Minuta. I to będzie ostatnie rzucanie w dzisiejszym odcinku. Wow, szybko to minęło. Jak dla mnie może. Jeden widz, wiem, że jo, nie dokończę odcinków. No, mi jest bardzo smutno z tego powodu. I co najsmutniejsze, znam tego. To byłem ja, Phineas Fogg. To jeszcze kilka minut. To 2000 lat później. To żegnam. Wiem, że żegnam. To jest ostatecznej chwili, ale na razie patrzę.